Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy grę. Zamiast śnieżna, biała jak kości. Dobra, to było ponure. Komentarz. Kontynuujemy grę Horizon Zero Dawn. Jesteśmy w tej chwili tutaj właśnie po ostatniej części. Musimy iść do przodu, więc co by nie tracić czasu, kontynuujemy rozgrywkę. Aha, żeby zrzucać pancerz z maszyn. O, czyli tutaj możemy zapisać sobie. No dobra. Zróbmy sobie szybki zapis. A czym się różni ręczny zapis? Aha, w ten sposób. No dobrze. Dobrze. Czyli po prostu szybko możemy w niektórych miejscach grę sobie zapisać. Okej. Mieliśmy zapolować dziś rano. Czemu go nie ma? Gdzie on się podział? No gdzieś sobie poszedł. No, tu mamy jakieś... To się na pewno przyda. A, tam jeszcze coś było. Bym przeoczył. Dobrze. Idźmy sobie dalej. Co on tam robi? On po prostu tam stoi. Co się z nim dzieje? A no właśnie. O. Aloy. Jesteś. Wszystko w porządku? Skąd to opóźnienie? Dobrze, że potrafię tropić. Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa. Albo zginiesz. Zejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą Serca Matki. W północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Co ty wybrać? Może zdobędę części. Zajmę się częściami. A przy okazji odwiedzę Karsta. Aloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. No dobra, dobra. Pomów z Karstem i kup potykacz. Wymiana za potykacz. Wytwórz ogniskę strzały. Zbierz płomień z biegunów. 3 i zbierz metalowe okruchy z maszyn. No, ciekawa sprawa. Gdzie ja jestem tak w ogóle? No dobrze. Czyli czekajcie, co teraz ja mam zrobić? Bo nie bardzo wiem. 372 kroki do pierwszego tego i 700, odwrotnie, 700 do pierwszego i 372 do drugiego. Czy ja tędy mogę jakoś zjechać? Na przykład? Bo naprawdę gryzie. Mogę. Dobra, otwórzmy tą mapę, skoro tak nam tutaj podpowiadają.
Zróbmy sobie G środkuj na Aloy. Aha. Czyli mogę tą mapkę sobie przesuwać. No dobrze. Dobrze. No dobra. To idziemy. Oczywiście zbieramy ten morsztyn. Morszczyn. Obręcz. Całe życie nie wychyliłam nosa poza dolinę. To się zmieni po próbie. Szybki zapis, jest szybki zapis. Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dobra. Dwa dni i dowiem się, kim była. I dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Jeśli to cokolwiek zmieni. Dobra. Czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć Staru. No dobrze. Idźmy sobie tędy. Tędy mam gdzieś iść. Pokazuje mi, patrzcie. Nie wiem, czy ja mogę tędy przejść przez ten strumień, słuchajcie. Mogę. O. Dobra. Jak tutaj mam dalej przejść? Nie bardzo wiem. A, tędy mogę, dobrze. O, ładnie. No to lecimy sobie. Lecimy sobie biegusiem. Musimy tutaj się chyba troszeczkę przyczaić, słuchajcie. O! O! Już narobiłem. Ja pierdziele. Co teraz robić? Tylko jak? Dobra. Tamtego jeszcze trzeba jakoś... Dobra. Weź wszystko. Dobra, wszystko wzięte. Już myślałem, powiem wam szczerze, że się nie uda. Ale się udało. O, tutaj mamy serce matki. Deszcz pada, a tu strażnica matki. No dobrze, ale ja muszę iść, słuchajcie, którędy? Tędy, dobra. To lecimy sobie tędy. Rob, to ja, Olara, twoja siostra. O. Tu
tutaj musimy skręcić. Zajączek. Dobra, gdzie mamy iść? Tutaj w górę. Kolebka matki. No, ciekawe. Dobra, idziemy w górę. Trochę pozbieram. Jasne. Więcej nie widzę. No nic, lecimy sobie w górę. A to coś to za jakiś ten. Tu na górę się chyba nie dostanę. A może? Nie. Nie mogę się tu dostać. A szkoda, szkoda. Tam jeszcze coś mamy. O, tu jeszcze coś. Zachowam na później. Dobra. Czas odwiedzić Karsta i zdobyć potykacz. No dokładnie. Tam jest ta wioska. No dobrze, idziemy do przodu. Nikogo nie widzę. Chyba jest bezpiecznie. Pewnie będzie czekał. Tam. O, tu mamy. Chyba jest wzburzony. Tu mamy coś. Tu mamy też coś. Torba na leki pełna. Nie mogę tego wziąć. No dobrze. No to porozmawiajmy. No, 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 odwiedza mnie wyrzutek. Wszechmatko uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę. Zawsze. No dobrze. Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. O, stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. Czy mamy coś takiego, słuchajcie, soczewka złomiarza. Słuchajcie, ja nie mam chyba tego. Obawiam się, że ja tego nie mam.
No, niestety. Myślałem, że szukasz potykacza. Daj znać, gdy będziesz gotowa. Coś się stało, że jesteś taki drażliwy? Po próbie zostaniesz wojowniczką i będziesz mogła handlować w sercu matki. Może zwyczajnie nie lubię tracić klientów. Klientów, którzy nie łamią prawa, gdy sprzedają wyrzutkom. Tak jest. Nasze dni przewiny będą wspomnieniem, jeśli zachowasz milczenie. Przejmujesz się, że powiem komuś, że handlujesz z wyrzutkami? Nie wyglądasz mi na gadułę, ale różnie bywa. Możesz się nie przejmować. Nikomu nie powiem. Tak też myślałem, ale dobrze to słyszeć. Jedyna osoba, która wie o naszym układzie, to Rost. No cóż, ale on nie doniesie, nawet gdyby chciał. Dla Rosta prawo i obowiązek są wszystkim. Nie wiem, jak to znosisz. Naprawdę nie wiesz, dlaczego został wygnany? Już mówiłem, nie. Chyba nikt nie wie, co on zrobił. Ale to musiało być poważne, bo dostał dożywocie. Czemu ryzykujesz, handlując z wyrzutkami? Bez przerwy pytasz. Jeśli oczekujesz poważnej, doniosłej rozmowy, to odpuść. Dlatego, że sam nim byłeś, prawda? Tak. Złapali mnie, jak węszyłem w metalowych ruinach poza obręczą. Matrony stwierdziły, że jestem skażony i dały mi 5 lat. Co widziałeś w ruinach? Nic, co mógłbym zrozumieć. Gdy mnie wygnali, próbowałem wrócić do serca matki, ale wszyscy, których znałem, odeszli, a do tego wszędzie były tłumy, gdzieby nie spojrzeć. Wolę już zostać tutaj. No nic innego nie zostaje. No i to by było na tyle. Dobrze, powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. No dobrze. W takim razie idziemy do punktu numer 2. Tu żeśmy jakoś niespecjalnie pohandlowali. No bez tej soczewki to raczej on dealu nie chciał dobić. A tędy może zaskoczymy sobie jakoś. Przyspieszona droga na dół. Dobrze, że jestem wyrzutkiem, inaczej musiałabym z tymi baranami gadać. O, może pozdrowimy go? Chcę zająć się własnymi sprawami. O, masz. Nic nie słyszę, nic a nic. Próbuję go pozdrowić, on mówi, że nic nie słyszy. Tutaj jakiś... ludzie. Ani razu się nie spłoszyło. O? Bast jak zwykle wygląda na silnego. Wygra próbę. Może coś się tutaj poślimy? Powinnam upolować coś na kolację. Poczęstują nas czymś, czy skąd? Raczej chyba nie. Aż mnie swędzi z zimna. Skończyłam 8 lat. Wciąż przechodzi mnie dreszcz, gdy mnie zauważą. Ona jest wystarczająco dorosła, żeby znać prawa plemienia, prawda? Zakaz rozmów z nawet jeśli są tylko dzieci. Nie jestem taka głupia, żeby odpowiadać wyrzutkom. O, nie chcą gadać. Musimy przestrzegać praw plemienia. Są dla naszego dobra. O, nie chcą z nami rozmawiać, słuchajcie. A czekajcie, może z jakimś dzieckiem. Nie. O, nawet dzieci nie chcą, patrzcie. Nie. O. Nikt nie chce z nami rozmawiać. O, może ten pogada. O bogini, co ona tu robi? O? Tu jakąś maszynę mają. O, tu jakiś jest členio. Wszechmatko, niech ona sobie pójdzie. Ha? A to wiśnie, patrzcie. Nie złamie prawa, żeby rozmawiać z plugawym wyrzutkiem.
No nie, to nie, łaski bzz. Idziemy dalej. Serce matki, tak? O, tu są te. Brak amunicji. No to kiszka. Dobra, zejdźmy tutaj gdzieś na bok może. O kurde, tu trzeba spierdzielać, widzę. Ona idzie za mną, patrzcie. Ale motyw. Szybki zapis, dobra, lecimy dalej. Strzelają, no nie, tego nie było jeszcze. Może uciekniemy. Musimy coś tutaj pozbierać. Żeby zrobić strzał, słuchajcie. O. Ale nie, tutaj wracam do tego pierwszego. A ja nie chcę wracać do pierwszego, chcę iść do drugiego punktu. No dobra, lecimy tędy. O! Czekajcie, jak tu się wchodziło w to menu? Nie, to nie o to mi chodziło. Tu mam brak amunicji. Chciałem sobie wytworzyć po prostu strzały. Ale czy mogę? Wytwarzanie dostępne lub ulepszanie torby. Ale na czerwono. No ale mam 20 strzał z 20. To jak to rozumieć, słuchajcie? No dobra. Zakradniemy się. Dobra. Czekajcie, tu jeszcze coś jest za jakieś stworzenie. O kurde. Oj, oj, oj! Co jest? Ja nie mogę strzelać?
No nie, coś jest nie tak. Dobra. Dobra. Dobra, wracają. Mam soczewkę czujki. Tylko teraz czekajcie. A, tym mogę jeszcze tak walczyć. No dobrze. To było tak, to nie. Chciałem sobie wytworzyć teraz coś. Jak to się wytwarzało? Tym nie. Tym nie. O, no, zrobiłem mądrze. Muszę to podnieść. Czekajcie, czym to było? O, jest. Strzała, dobra. Aha, tylko mam to. No dobra. Niech będzie, niech będzie. Przejdźmy sobie może teraz tutaj. Dobra, teraz już możemy zahandlować. O, tu coś jest. Dobrze. O, tu mam stwór. O kurde, uciekło mi, no. No nie, no. Teraz muszę schodzić na zdrowie. O kurde. Dobra. O kurcze. No nie. Czyżby po mnie? Ha. Czyli odrodziłem się w miejscu, w którym był ostatni zapis. Niedobrze. Niedobrze. Ha. Tutaj trzeba było poszukać, słuchajcie, kamieni do wytworzenia większej ilości strzał. O, a, brak amunicji, no fajnie. Spierdzielamy. Nie obejdzie się bez walki. Może? Może ucieknę.
O, udaje się uciec. Na co oni mogą tam polować? Poza obręczą. Na pewno co najmniej kilka maszyn. O, znowuż deszcz. Ciężki temat. Problem, słuchajcie, jest taki, że ja nie mogę znaleźć tych kamieni, żeby strzał sobie wyprodukować troszeczkę. Bo chciałbym mieć czym walczyć. Ha. Tu coś jest. Okruchy metalu, coś tam jeszcze. No niedobrze, powiem wam, niedobrze. Do jedynki nie ma co iść. Tu coś jest. Brak amunicji. Strzała myśliwska 20 z 20, ale dlaczego ja nie mogę? Nie, no mam strzałę. Dobra. Dobra. Kurczę, no. Dobra. Dobra, udało się. Mam soczewkę. Mogę coś modyfikować. Dobra, na razie może zbierajmy to, co tu jest. Dobrze, weźmy wszystko. Tego nie mogę wziąć. Ale to mogę. Okej. O, patrzcie, ile tego tu jeszcze się... Dobra, weźmy sobie... O kurde, nie zauważyłem. Dobra. O kurde.
O, udało się. Dobra. Fajnie. Tu coś jeszcze było. Nie, tu jest jakiś tylko skrawek. Dobra, dobita. Dobra. O kurde. Widzieliście to? Ładnie. Uff, ciężko było. Ale się udało. No, nie wiem, nie wiem. Tego nie zabierzemy. Tylko spokojnie. Ale nie mamy amunicji. Co jest? Nie mogę sobie amunicji wytworzyć? A dlaczego? Nie bardzo rozumiem dlaczego. Tyle rzeczy nazbierałem. Jakiś zajączek. Oj. Może być za głęboko. A. Brak amunicji, no patrzcie. Dlaczego ja nie mogę sobie wytworzyć amunicji? O! A, bo trzeba było dłużej przetrzymać, dobra. Wiadomo, o co chodzi już. No to wracamy do poważnych spraw. Kurczę, no. Gonimy to. Gonimy. Nie pozwólmy mu uciec. No co jest? Szukają mnie. Dobra. Tworzone, ale nie, no ja muszę tego cudaka dopaść. Dobra. To dzik to... A. Dobra. Lecimy do niego.
Dobra. Dobra. Szybki zapis sobie zróbmy i jeszcze pójdźmy jeszcze tam do tamtego, którego zabiłem. Gdzie on był? To nie. Czekajcie, był jeden jeszcze, którego zabiłem. Nie mogę go znaleźć teraz. Gdzie to było? Coś mi się tnie gra. Myślałam, że będą mnie szukać całe wieki. Nie no, kurczę, gdzie to było? Wytwórzmy sobie może te strzały jeszcze. Był tu jeszcze jeden, ten zwierz, którego zabiłem. Dobra. No. O kurczę, no ja padłem. No nie, no bez przesady. Dobrze, że tam zapis był. O. Zobaczmy, jak z tą bronią. Powiem wam, że trzeba jednak często tą grę zapisywać, bo to nie ma co. Nie mogę wskoczyć na to? Niedobrze. Już nie mogę. Brom, czy mnie słyszysz? Słyszę. Ale czekajcie, czy ja mam już ten... Może sobie to wytwórzmy. Aha, już nie mam więcej tego. Tu strzały mam, brak. Dobra. Idźmy tam.
tam. Chyba jest zburzony. O, tam gdzie był, tam dalej jest. No dobrze, coś może teraz się uda. Genialnie. Handel. Wybierz odwróć kierunek sortowania. On chciał tą soczewkę, słuchajcie. Kup, potykacz. F kup. F aktywuj. Wybierz miejsce. No dobra, tu niech będzie. Potykacz można wymienić za soczewkę złomiarza. No dobra. Ale ja to mu oddałem już tą soczewkę, to mam razy. Kurczę, nie bardzo ja to rozumiem, powiem wam szczerze. Kupiłem tam? Nie, no potykacz mam zero dalej, patrzcie. Już sprawiłaś sobie potykacz. A, kupiłem. Poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Moje kupiłem życie jest jednak wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? Mhm. Ja już myślałam. No i to by było na tyle. Dobrze, okay. Powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. Mam co chciałam. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie. Dobra. A co tu mam takie coś? Patrzcie. Co to jest? Aha, czyli tu nad jego tym. Te rogi jakieś takie, czy coś? Nie wiem, co to jest. Aha, no dobra. Dobra, idziemy dalej. Czyli idziemy na spotkanie z Rostem. No i po deszczu. Dobra. Odgłos, jakby to była gdzieś perliczka jakaś. No i gdzie? Aha, prosto. O, tu coś było. Dobrze. Tego nie weźmiemy. No i jesteśmy w zasadzie u celu podróży. Czy tu mogę grę zapisać? O, mogę zapisać. Ej, dobrze. Jesteś. Zapiszmy. Zróbmy szybki zapis. I na koniec porozmawiajmy z Rostem. Masz ogniste strzały? Mam. Te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą, to te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz. Tymczasem czekamy na zmrok. Czekamy na zmrok?
powiedzmy. Spotkałam Karsta i dostałam ten potykacz, o którym mówiłam. Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie był tani, ale jest tego wart. Może. Niedługo się sama przekonasz. A weźmy, zapytajmy. Nie rozumiem. Te wybuchy są poza obręczą. Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Aloy. Na razie czekamy. Dobra, zapytajmy. Czy jeszcze jest to. Coś jeszcze? Nie, w porządku. No to idźmy odpocząć. Jeszcze chwila, zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Okej. To w tym odcinku byłoby na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanałów, do lajkowania, do komentowania. No i do spotkania w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!